Mamo, to jest Bartek. Nie ma mowy. Ten jest lepszy. Nie! A może on? Nie! Bartek! Ale fart! To mój ulubiony sok! A! Sok! Wziąłem ostatni! Co? To niegrzeczne! Skarbie, jestem w domu! Mamo, to jest Bartek! Hej! O nie! Tylko nie on! Chcesz trochę? Co jest z moją mamą? Pani Dorotko, czego chcesz? To dla pani. To prezent. Kubek. To słodkie. Chyba jej się spodobał. Ta półka prezentów od byłych bruni niedługo będzie pełna. Mama wzięła się za sprzątanie. Mamy sobie iść? Siedź! Bartku, przesuń nogi! Dalej! Mało! No już! Już, już! Pa, pa! Para wybrała się na spacer. Bruniu, proszę! Jakby się zgłodniała. A dla mnie? To dla ciebie. Worek ze śmieciami. Dzięki za nic. Bartek i Brunia grają w jęgę. Udało mi się. Twoja kolej. Mama nie traci czasu. Masz farta, że to tylko skarpetki. Zimno mi w stopy. Oj. Jak to się stało? Bruniu, zaraz wrócę. Nie ma wyjścia. Potrzebuję pomocy. Pani Dorotko, potrzebujesz kapci. Proszę. Wielkie dzięki. O nie, to okropne kapcie. Zrobiła to pani specjalnie. Tylko czekaj. Wodny atak. Co pani robi? O, muszę wracać do domu. Jestem zdezorientowana. I to mocno. Cios! I kolejny! Hak! Poczuj moje bicepsy! Ćwiczę każdego dnia! To nazywasz mięśniami! Spójrz na moje! Siłujmy się na ręce! Nie rób tego, Bartku! Bruniu, nie martw się o swoją mamę! Będę delikatny! Nie martwię się o nią! Był zaledwie 3 razy na siłowni i myśli, że umie się siłować. Bartek chciałby wygrać, ale nie ma na co liczyć. Moje ramię! Spróbuj znowu, gdy wyrobisz taki biceps jak mój. Wow! Poddaję się. Ojej, czy on na serio chce wszystko zjeść? To tylko efekty specjalne. Zaraz wrócę. Udało się. Ferdinando w końcu dowie się, że Mariella zdradza go z Arturo. Tylko nie telenowele. Szamaj albo padaj? Nie ma mowy. Telenowela. Teleturniej. Walka o pilota robi się zaciekła. Dobrze. Sam tego chciałeś. Wyłączam. Cześć, mamo. Czy Bartek zasnął? Bartek zasnął i zostawił telefon bez nadzoru. Świetnie. Sprawdzę jego kontakty. Co? Ma tu tylko dziewczyny. Wiele dziewczyn. Brunia powinna o tym wiedzieć. Spójrz na listę kontaktów Bartka. Mówiłam, żebyś mu nie ufała. Mamo, to jest mój telefon. To jest jego komórka.
Zobaczmy, co my tu mamy. Kontakty? Serio? Ma tylko jego tatę i ciebie. Widzisz? Chyba zasnąłem. O, mój telefon. Jesteś gotowa, Bruniu? Wychodzimy. Dorwę cię, Bartku. Oglądanie komedii romantycznej to idealna pora na pierwszego całusa. Bartek dobrze to zaplanował. Co? Nie! Co się stało? Nie martw się tym. Więcej pasty do zębów. Ble! Bartek czeka, aż Brunia wyszykuje się na randkę. Jej mama też. Jestem gotowa. Co ty masz na sobie? Wow! Podoba ci się ta spódniczka? Nie jestem pewien. Więc ty ją założysz. Zmieniłem zdanie. Wcale mi się nie podoba. Muszę tu posprzątać. Oj, co ty tu robisz? To dla pani. O, dziękuję. Proszę bardzo. Niezła próba. Te kwiaty tylko będą zbierać kurz. Selfie, uśmiechnij się. Kto chce pizzę? Zostały 3 kawałki. Ten jest mój. Łapy precz. Ten jest dla Buby. Nie pozwolisz mu być głodnym, co? Tu jesteś. Szukała nas pani? Karaluch? Zaraz się tobą zajmę. Nie, tylko nie kapciem. Nie rób uników, głupi robalu. Nareszcie, mam cię. I po krzyku. Wszystko dobrze? To sztuczny wąs. Nie sądziłem, że pani spanikuje. Pójdziemy sobie. I tak wyglądał jak karaluch. Rodzinny obiad trwa w najlepsze. Dlaczego ona tak się gapi? Mam nadzieję, że się dogadują. Ojej, Bartek potrzebuje pomocy. Mamo, co mam zrobić? Przynieś wody. Co? Krztusisz się? Masz za swoje. To przez ten sok. Nie potrzebowałeś go. Karma wraca. Nie mogę patrzeć, jak ktoś cierpi. Mam wodę. Dziękuję. A co z Bartkiem? No tak, Bartek. Poklepię cię po plecach. Bartek został uratowany. Ale mama nieco odpłynęła. Wystarczy. Okej, dziękuję. Chciałam pomóc. Może nieco przesadziłam. Ha, wyzwania na YouTubie są zabawne. Ja też nieco się zabawię. Jak to się stało? Trzeba wyprać twoją koszulę. To niezręczne. Brunia odwróciła uwagę i mama wykorzystała tę sytuację. Ja też coś muszę wyprać. To na pewno jest moja koszula? Ha! Wyglądasz ładnie. Czemu to zrobiłaś? To ja sobie pójdę. Otworzę. Hej, Bartku. Czy to twój tata? Chwila. Mamo, chodź tutaj. Przyszedł tata Bartka. Dzień dobry. Bartek dużo mi o tobie mówił. Nie wiedziałem, że Brunia ma taką piękną mamę. Ojej, miło cię poznać. Jesteś uprzejmy. To już 2 godzina. Rodzice Bartka i Bruni nie mogą przestać rozmawiać. Chyba jesteśmy 5. kołem u wozu. Chodźmy, masz rację.
Musimy mieć oko na te dzieciaki. Gdzie byłeś całe moje życie? Podobał ci się nasz filmik? Napisz nam w komentarzu, kto był twoim ulubionym bohaterem. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików od Trum Trum.